Także kanał do góry, jeżeli zrozumiałeś. Dobrze, potwierdzam, 10 kilo do góry. Bogdanie, oczywiście jestem na częstotliwości. Czy mi odbierasz, proszę? Tak, 13 Bravo Delta 797, Tomek, Niemcy Zachodnie. Chyba w mobilu jesteś, jak się nie mylę. Oglądałem to na YouTubie, rozumiesz, bardzo elegancko to wszystko leci. Możesz tam jeszcze dzisiaj, jak lepiej słuchać, to możesz jeszcze raz zamieścić. Z tej strony Papa Lima 2168, Bogdan Góraj, Polska Południowo-Wschodnia, województwo lubelskie. I jak mówiłem, jest bardzo zimno, 13 stopni w tym momencie. Zimnych ogrodników mamy, rozumiesz, 12, 13, 14, a jutro zimna zoszka, rozumiesz, także będzie pewnie jeszcze zimniej. Jest chłodno, 13 stopni, 13 stopni w tym momencie, nie ma ciepła, wczoraj padało, poziębiło się, tak jak przyjechałem w sobotę z pracy, bo ja tutaj wtedy łączność miałem tutaj pracy z tobą. Była wysoka temperatura, do 30 stopni grzało, później się raptownie uziębiło, zaczęło padać, zaczęło lać, zrobiło się 12-13. Także jest w tym momencie 13 stopni, zimno, nieprzyjemnie, aż wiesz, no się nie chce wyłazić, jak to się mówi, tylko posiedział gdzieś w ciepło, ale się nie daje, no bo trzeba coś robić. Proszę, mikrofon do ciebie, odbieram na 5-9, także sygnał do 9. 13 Bravo Delta 797, Papa Lima 2168, Bogdan Góraj, tu. 1-3 Bravo Delta 797, Papa Lima 2168, jeśli numer przekręciłem, przepraszam, ale mówię, jestem w aucie, w jednej ręce trzymam mikrofon, w drugiej telefon i tak nagrywam. Oczywiście Bogdanie, rejestruję tę łączność, bo cały czas tutaj do mnie idziesz 9, 10, 9, 20 dB, już jest 2 minuty, także przepiękne warunki, przepiękne otwarcie, ja tu niedawno stałem pod Kaufparkiem na parkingu, jestem w godzinach pracy, jadę na śniadanie już półtorej godziny, wiesz, nie wiem co szef na to powie. Śmieję się oczywiście, bo tutaj jakoś tak sam dla siebie pracuję. W każdym bądź razie jadę na śniadanie, dojechać nie mogę, głód ściska żołądek, no ale nie mogę tutaj odpuścić takich warunków propagacyjnych. Także przepięknie to idzie, Bogdan. Bardzo zimno, 13 stopni, nie, to powiem tobie, musisz gdzieś tutaj bardziej na zachód, Niemcy, Holandia, tutaj naprawdę przemiła pogoda, jest przesympatycznie, powiem tobie, ludzie w krótkich spodenkach, na krótkie ręka wchodzą. W tej chwili stoję również na parkingu, nie przemieszczam się, stoję na parkingu tutaj akurat przy domu, zaraz idę do domku, zjem tylko coś i z powrotem do pracy, albo do radia, nie wiem, jeszcze zobaczę. Także bardzo ładnie odbieram, Bogdan, przepiękna łączność, naprawdę idealne warunki dzisiaj, cała Polska, przede wszystkim głównie to tutaj u mnie słychać, powiem tobie, Dolny Śląsk, Zamość, Kraków, no mówię, dół Polski słychać, także no idealnie, idealne warunki, proszę, Bogdan. Uwaga, Tomek, uwaga, mówię, 13 Bravo Delta 797, Papa Lima 2168, Bogdan Góraj. No ja też jestem w Korylu, przerwa śniadaniowa, tak troszeczkę później, bo wcześniej nie było czasu. Przyszedłem tu właśnie zjeść i słyszę, że wołasz, to się zgłosiłem. Dziękuję serdecznie za łączność, pozdrawiam, do następnego spotkania przy sprzyjających warunkach, może jutro. Także próbuj jutro, ja jestem cały czas też w takich porach, widzę, że ta propagacja gdzieś tak między 11 a 12 się pojawia. Będę jutro. Jak tam możesz, to dzisiaj też to na YouTube puść. Pooglądamy, posłuchamy. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję i do następnego spotkania. 13 Bravo Delta 797, Tomek, Papa Lima 2168, Bogdan Góraj. Do usłyszenia. Papa Lima 2168, 13, Bravo Delta 797. Oczywiście film zamieszczę, Bogdan. Film zamieszczę. Dziękuję pięknie, również wszystkiego dobrego. Amatorskie 73 dla ciebie, dla rodziny. Do usłyszenia.